Panowi tam ponownie. Jak już wiemy, jak będzie wyglądał wzmacniacz na EBL 21 i na lampce wysterowania, znaczy ECC 83. Tutaj już mam szczyty, sobie schną, właśnie polakierowałem, wyciąłem, wyszlifowałem. No to będziemy mogli zacząć montaż tego wzmacniacza. Znowu wagi dużo. Nie wiem, o tak może pokażę. O. Tutaj na razie jeszcze niczego nie ma. I będzie tak. Będzie płytka. Taka wielkości, żeby tutaj plusowy wszedł prosto w płytkę plusowy od kondensatora. Plus wejdzie prosto na płytkę, będzie przekręcona na te śruby, na te dwie czwórki śruby. Płyteczka oczywiście z punktami, czyli montaż przestrzenny, że tak powiem. Nie będzie tam żadnych ścieżek takich typu pod kątem prostym. Wzmacniaczek tak się będzie prezentował. Tu, teraz tak, jeszcze kwestia jest tego, czy dostanę podwójny regulator, tutaj po prostu jedno gałko, dwa kanały, czy po prostu zrobimy dwa kanały, bo w pierwszej wersji miało być gniazdo, wyjście słuchawkowe tutaj dorobione, a tutaj tylko jeden regulator, ale z tego co wiem, dwa niezależne regulatory to taki standard już musi być, bo balansu nie stosujemy w tym wzmacniaczu akurat. No i co, zabieram się do trawienia płytki zaraz. Będę robił płytkę PCB. Tutaj mam kawałeczek płyteczki, trzeba ją odczyścić. Będzie trochę mniejszych wymiarów. Zrobić na nim piny, dwie ścieżki, jedna główna masowa i jedna zasilająca, a reszta punkty lutownicze. I teraz tak, co do pokrywek, ten transformator zostaje w tym stanie jakim jest, ma pokrywkę od góry, a tutaj nie wiem, jeszcze się zastanawiam, bo fajnie wyglądają, to są transformatory ze szczeliną, są idealnie nawinięte, jest podział na sekcje, po prostu no, chcę zobaczyć jak ten z sekcjami zagra, jakie pasmo przyniesie przede wszystkim. RA 6 kOhmów do lampy EBL 21. Heptoda i podwójna dioda jako stopień mocy. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Cyweczki są idealnie nawinięte, zwój przy zwoju. Wszystko na powierzchni jeszcze potem polakierowane, tak żeby usztywnić. Co warstwa, przekładka. Działam dalej. No i tak, co zostało wykonane, zaraz wam pokażę, zademonstruję, że tak powiem. Zostały tak, praktycznie został ukończony część wzmacniacza do tego miejsca. Teraz trzeba się zająć, że tak powiem, od dupy strony. Trzeba zrobić cały zasilacz. Zaraz wam to pokażę. No i dobra. Tak to wygląda w środku. Jest płyteczka, wszystkie przewody są popodciągane. Lampa ECC 83 Muller. ECC 83S. Dwa razy
wykorzystana tylko pentoda z EBL21. Dwie diody detekcyjne są po prostu niewykorzystywane z tych lamp. Jest to detektor AM-u w tej lampie. EBL21 były zawsze właśnie używane, żeby jak najjedną lampą zrobić praktycznie cały odbiornik AM. Były zastosowane jeszcze dwie diody. Jedna robiła za detekcję, a druga robiła za ARF, za automatyczną regulację wzmocnienia. Po prostu ograniczała prąd tej detekcyjnej. Tak jest w popularnych radioodbiornikach Mazur. Chociażby schemat jest zaczerpnięty z tego odbiornika. Jest tak, włącznik, który jeszcze nie jest do niczego, jak widać, podłączony, bo nie ma tutaj części zasilacza. Lewy i prawy wzmocnienie. Z tyłu dojdą jeszcze gniazdo zasilające, bezpiecznik i dwa gniazda wejść. Znaczy wejście i wyjście. Tu jeszcze te transformatory zostaną dokręcone i założone. Sobie wymyśliłem, że tutaj będzie tylko na czarnym, czarne dekielki na same transformatory. Transformatory będą na wierzchu. O kurczę. Nie chcę go podrapać właśnie. Nawet tego drzewa. Te drzewo jeszcze nie jest dokręcone, tylko na razie jest wciśnięte. Tak to wygląda. Jest polakierowane i jest po prostu włożone w te szczyty, a potem będzie właśnie jeszcze razem przez ten transformator tutaj dokręcone i jeszcze dwie śrubki dojdą w tych na końcach, nie? Tak jak w tamtych wcześniejszych wzmacniaczach. To się zapowiada z tyłu dwa wyjścia. Już otworki są, jeszcze nie ma otworków na wejście liniowe i wejście i wyjście liniowe. Wzmacniacz do małych wymiarów, zaraz go zmierzymy. Szerokość ma 27,5, a długość samego szasiju jest 32. Ale z pokrętłami jest 34. Dojdę jeszcze z tyłu gniazdka, to będzie miał 35. No, waga około 12 kg, ponieważ jest tylko jeden transformator. Jeszcze się zastanawiam właśnie nad dławikiem, ale na napięcie anodowe, ale prawdopodobnie zrobię to na stabilizator na tranzystorze. Nie? Dwa kondensatory audio, to są dokładnie Kendeli tej firmy, 2x1000 po 450 V, nie? Także musimy jeszcze do tego zrobić przekaźnik miękkiego startu, nie? Do transformatora. No i tak. Tu mi zostały otworki niepotrzebne w tym szasie, bo tu miały być dwa monobloki, ale po prostu nie weszło to wszystko na tak małych rozmiarów. No, chciałem zrobić małymi rozmiarami, po prostu ten wzmacniacz będzie miał 2x5 W i niestety lampa jak lampa, no ciężkie i duże. Prądu dużo nie powinno to żreć, że tak powiem, nie powinno to pobierać, bo transformator no maksymalnie gdzieś się myślę, że 100 W, góra 120 W będzie pobierać prądu z sieci, ale to dopiero przyjdzie, jak już będzie zrobione, będą pomiary dokładne, ustawione prądy przede wszystkim już na pentodach, ustawiony prąd żarzenia i wtedy dopiero będziemy mogli zrobić pomiary, już testy takie. Takie jak w ostatnim właśnie, 24 godziny wygrzewania i dopiero mierzymy, nie? Jeszcze taki krótki rzucik, pokaż, tak powiem, na to, co już jest wykonane od spodu. Jak widzimy, jest wzmacniacz, nie ma zasilacza, jest wzmacniacz, tutaj jeszcze musimy zmieścić
mostki prostownicze i tranzystor do stabilizacji prądu anodowego. No i zrobimy aktywną filtrację. Oprócz tych 2000 mikro, jeszcze 100 mikro będzie po niskim filtrować, nie? Od masy, od minusa. No, tak to wygląda mniej więcej. Dojdą potem dwie pokrywy standardowo, dojdą nóżki. Tutaj jeszcze raz będę musiał przelecieć ten szasi lakierem, bo się porwał, bo właśnie chciałem zrobić na odwrót, bo żebym zrobił srebrny szasi, tak jak w tamtych, a to wszystko czarne, to bym tego nie miał, takich przypałów, że tam się coś drapie, się rysuje podczas montażu, a po prostu zrobiłem na odwrót, no, czarne szasi, a srebrne transformatory, nie? No, dojdą te czarne kubeczki tutaj na to, na same te transformatorki, na same cewki, transformatory będą na wierzchu. Ten model tak będzie miał. Transformatory muszą być na wierzchu. Nic tu nie będę nakrywał, żadnych oddzielnych kubków. Myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Po prostu kondensatory filtrujące są tak wstawione, żeby transformator sieciowy przysłonić od głośnikowców i przede wszystkim trzeba było je ustawić. Zawsze ustawiam pod kątem 90 stopni, a jak można to w pionie, żeby pole elektromagnetyczne przede wszystkim zasilającego transformatora nie wpływało na transformatory głośnikowe. Podłączałem transformator pod 220, podłączałem słuchawki pod wyjścia tych, nie ma przedźwięku, także pole elektromagnetyczne nie wpływa, nie? No i teraz kwestia już tylko zrobienia dobrego zasilacza do tego. Także działam dalej i pozdrawiam. To pierwszy taki może pilotujący odcinek, a już walczę nad nim trzeci dzień, czwarty dzień. 4 dni po 10 godzin, 40 godzin pracy, a wygląd na razie jest taki, jaki jest, nie? Tak myślę, że kwestia jeszcze, ja wiem, gdzieś około 100 godzin pracy nad tym wzmacniaczem i będzie to już wszystko chodzić, nie?